Cześć, witam z opustoszałego Tajpej. W ramach przypomnienia, lockdownowi poddane zostało niemal wszystko. Restauracje, kluby, siłownie, świątynie i długa lista różnych innych obiektów, zwłaszcza handlowo-usługowych. Do tego praca i nauka odbywają się zdalnie. Na temat restrykcji więcej powiedziałem w poprzednim filmie. To też, jeśli ktoś przegapił, polecam nadrobić. Wystarczy kliknąć link w górnej części ekranu. Na Tajwanie został wprowadzony lockdown tak zwany gospodarczy. I ostatnią ostoją normalności tej sytuacji jest przynajmniej brak lockdownowania ludzi w domach. Ale w tej kwestii Tajwańczycy i tak dobrowolnie zamknęli się w ścianach swoich mieszkań i nie opuszczają ich ze strachu przed zachorowaniem. Strach. To on jest czynnikiem, który napędza sytuację covidową i którym rządzący na całym świecie racjonalizują podejmowane działania, zwłaszcza złe działania. Skupmy się jednak na samym Tajwanie. Kluczowymi w spirali strachu są liczby. Zatem krótko o nich. W dniu nagrywania tego filmu liczba zachorowań na koronawirusa z Wuhan na Tajwanie wynosi 12 tysięcy. Odnotowano także 360 przypadków śmiertelnych u osób, u których zdiagnozowano COVID. Czy to dużo, czy mało? Zostawmy to z ilością mieszkańców Tajwanu, która w przybliżeniu wynosi 24 miliony ludzi. Zatem na COVID zachorowało 0,05% mieszkańców, a z COVID-em w statystykach zmarło 0,001%. Są to setne i tysięczne liczby po przecinku. Co więcej, krzywa zachorowań pikuje w dół. Wniosek? Na Tajwanie epidemii nie ma. Tyle w temacie danych, a teraz chodźmy zobaczyć miasto. Ximen, najbardziej opłacone miejsce na całym Tajwanie. Centrum spotkań, rozrywki i handlu tym, co na czasie. Miejsce zawsze hałaśliwe i pełne ludzi, wśród których czasem wręcz trudno jest się przecisnąć. Tymczasem dzisiaj poza mną jest tu ledwie kilkanaście osób. Za mną po Bubble Tea zawsze stoi tu kolejka na długość całego tego placu. A smoki nad drzwią sklepową zioną parą. To niesamowite móc się tutaj obrócić, mając w zasięgu wzroku jedynie kilka osób. Dla porównania sceny, które nagrałem tutaj 2 lata temu, w normalnych czasach. Chodźmy do następnego zatłoczonego miejsca, na Plac Wolności w Nanmen. To tutaj. Oto jedna z wizytówek Tajwanu. Monumentalne mauzoleum Chiang Kai-sheka oraz towarzyszące mu filharmonia i muzeum. Miejsce to zazwyczaj roi się od turystów. Choć widząc dzisiejszy stan rzeczy, ciężko może ci to uwierzyć.
Pod kopułą mauzoleum za dnia co pół godziny można oglądać widowiskową zmianę warty. Ale teraz jedynych wartowników, jakich tu można spotkać, to stojących przed drzwiami policjantów. Okej, pora odpocząć od tych tłumów. Dlatego teraz zabieram Was nad ocean, a dokładnie na wybrzeże urokliwego Dunshui, północnej części miasta. Do Dunshui najlepiej dostać się metrem. Metrem, który o tej porze byłoby zapakowany podróżnymi aż po drzwi. Zwłaszcza tutaj, na stacji Nanmen. Perony są pełne zabieganych ludzi. Serio. Możecie zobaczyć to na moich dawniejszych nagraniach. Dziś perony są niemal puste. Z normalnie niemilknącej bramki wejściowej teraz jedynie raz na jakiś czas słychać dźwięk odbijanego biletu. Nikt nie biega między przesiadkami, a ja ten materiał mógłbym nagrywać mówiąc szeptem. I tak byłoby to słychać. Odjeżdżają puste pociągi, więc teraz można mieć nawet cały przyrodę tylko dla siebie. Raz, dwa i jestem w moim ulubionym Dunshui. Bryza, ocean, góry i wieżowce metropolii. Tutaj wszystko jest w jednym miejscu. Chodźcie, oprowadzę Was. Wzdłuż wybrzeża, uchodzącej do oceanu rzeki, ciągną się liczne stoiska z przekąskami, lodami, napojami, pamiątkami i wszelkimi innymi duperelami. Wiatr unosi tutaj nie tylko powiew świeżości z nad wody, ale także mieszankę kulinarnych aromatów z pobliskich stoisk. Oczywiście normalnie to tutaj pusto nie jest, ale teraz naprawdę można się delektować widokiem bez hałasu zewsząd dookoła. Jak dla mnie, pustawę Dunshui zdecydowanie na plus. No dobra, a co z popularnymi night marketami? Większość z nich tymczasowo przestała istnieć. Jak na przykład Ninxia, który teraz zamienił się w regularną ulicę. Jednakże niektóre największe night markety wciąż działają, tak na pół gwizdka, albo nawet na ćwierć gwizdka, albo jeszcze mniej. Shilin, na którym się obecnie znajduje, otwarte ma teraz tylko kilka stoisk z jedzeniem. Rozrywka, z której Shilin słynie, całkowicie zapadła w sen covidowy. Do kompletu zamknięta została także świątynia. Thank you.
dla porównania nagrania z normalnych czasów. Tak to obecnie wygląda. Tajpej opustoszało. Początkowo zamknięcie było ogłaszane tylko na 2 tygodnie. Ale wszyscy znamy tą historyjkę o tylko 2 tygodniach. Podobnie jak w Polsce, tak i na Tajwanie, restrykcje są przedłużane coraz to dalej i dalej. Bieżąca sytuacja wymusiła także zmiany w moich planach. To też zamiast eskapad w inne części Tajwanu, w następnych filmach trochę Wam popowiadam z domu. Niemniej bądźmy dobrej myśli. Do zobaczenia. Cześć!